projekt Lindemann to Till Lindemann zespołu Rammstein i Peter Taktgren kojarzony z zespołem Pain. Panowie wydali dwa albumy, Skills and Pills oraz Frauenmann. I historia projektu pod nazwą Lindemann kończy się i kończy się wydawnictwem Live in Moscow, czyli jednym z ostatnich koncertów, jaki odbył się przed pandemią. Koncertu z potężnej trasy europejskiej, która niestety nie zahaczyła o Polskę, ale pojawiła się na przykład w Pradze, gdzie miałem przyjemność zobaczyć grupę Lindemann na żywo i porównać sobie koncert w Pradze z tym koncertem w Moskwie, który został wydany w formie specjalnego krążka Blu-ray, DVD bądź wersji specjalnej. Wersja specjalna była określona taką specjalną maską, którą kojarzymy z klipu Platz 1 oraz specjalnego klipu pobocznego projektu Tilla i utworu Till the End. Wydawnictwo koncertowe wieńczy historię projektu Lindemann. Panowie rozchodzą się w swoją stronę. Till działa z Rammsteinem i solowo. Peter wraca do Pain. No i zobaczmy, jak zostało wydane Live in Moscow w wersji Blu-ray. To jest bardzo ważne, ponieważ jest jeszcze wersja winylowa, wersja DVD, wersja CD, wersja Blu-ray, no i wspomniana wersja Deluxe, która była wydana tylko w 5000 egzemplarzy, które oczywiście rozeszły się w bardzo krótkim czasie. Fajne jest to, że mamy wersję Blu-ray, nie jest to taki niebieski pak, tylko jak zwykle w każdych sytuacjach wydawnictw Rammsteinowych jest to specjalne, dedykowane opakowanie, które nawiązuje do całej poligrafii. Czerwona płyta, w ogóle zapamiętajmy to na samym początku, że całe wydawnictwo jest w takim klimacie socrealizmu, czegoś, co możemy kojarzyć z bardzo wczesnych lat 50., 60., więc motywy związane z Czerwoną Gwiazdą, sierpem i młotem i takiej socrealistycznej Rosji będą się przewijać. No i kolor czerwony. Pod spodem gwiazda. Tego to może nie widać za bardzo, ale tutaj, gdzie jest miejsce trzymałełka CD, jest logo projektu Lindemann. No, portret panów nawiązujący do socjalistycznych dzieł. I tutaj książeczka. Książeczka, która wydana jest jak taka stara gazeta. Oczywiście jest napisane cyrylicą, informacja Lindemann, prawda, Skills in Pills. I tak przez tą specyficzną gazetę przechodzimy sobie przez całą setlistę koncertu w Moskwie, gdzie są również nawiązania do teledysków. Tu mamy nawiązanie na przykład do teledysku Frauenmann, są ujęcia z koncertu, zdjęcia, opisówka, zdjęcia publiczności, kolejne zdjęcie z klipu Frauenmann, zdjęcie ze sceny. Kolejne zdjęcie ze sceny, też ujęcie z klipu Frauenmann, który najbardziej nawiązuje do tej estetyki wydawnictwa Live in Moscow. I tak naprawdę jest to taka gazetka promująca, wyglądająca jak gazeta codzienna w Rosji w dawnym ustroju, promująca też to, co mamy w środku. No oczywiście zdjęcie z backstage'u, kredyty. I też warto zauważyć, że na okładce mamy słynną kulę, która pojawia się w teledysku Platz 1 oraz też na koncertach, i to był taki główna część show, gdzie panowie wyjeżdżali na środek sali i jeździli tak przez cały numer. Nie licząc, z tego co pamiętam, Londynu, gdzie w Londynie nie było tej kuli, być może nie była do tego przystosowana sala i nie można było tego puścić, więc wtedy Till i Peter wyszli w tłum, w asyście ochroniarzy, w towarzystwie takich dużych świateł LED-owych. No z tyłu też bardzo ładne nawiązanie. Warto też podkreślić, że to jest takie bardzo fajne matowe pudełko, więc też warto uważać, bo odciskają się palce na nim. To jest norma w tego typu opcjach. Wydane nakładem Universal Music. Warto mieć jak najbardziej. Fajne zwieńczenie projektu Lindemann. Szkoda, że panowie już nie będą działać w duecie, chociaż nigdy nic nie wiadomo.